Mecz w Białymstoku z Jagiellonią, mecz, który no, może przybliżyć Koronę Kielce do tego, żeby odnieść ten sukces, o którym trener powtarza, że to jest marzenie każdego piłkarza, zagrać na Narodowym w finale Pucharu Polski. No ale mecz pewnie z tych, które do tej pory w Pucharze w tym cyklu najtrudniejszy, bo i przeciwnik najbardziej wymagający. Dzień dobry. Znaczy, no na pewno. Była, no, ale Jagiellonia u siebie, myślę, że będzie robiła wszystko, żeby wygrać. Tak, no jeden z etapów, tak, jeżeli chcemy, a chcemy marzyć, chcemy osiągać sukcesy, to jest idealny moment do tego, żeby takie mecze rozgrywać. Przeciwnik na pewno bardzo trudny, lider ekstraklasy, naprawdę bardzo, bardzo dobry sezon za nimi, cały czas w tym są, na pewno bardzo trudny mecz, ale no, życie pokazuje, że my jesteśmy w stanie rywalizować z każdym i tak też podchodzimy do jutrzejszego spotkania i zrobimy wszystko, żebyśmy byli po tym meczu zadowoleni. Jak dużo zmian będzie w składzie? Powiem tak, na tą chwilę dzisiaj wyszliśmy na trening, jesteśmy w drugiej dobie po naprawdę ciężkim meczu, musieliśmy mocno gonić i zarys jest, natomiast no niektórzy, no naprawdę jeszcze dzisiaj widać bardzo duże zmęczenie i tak naprawdę zobaczymy, jak po tej podróży, jutro mamy jeszcze rozruch i zobaczymy, jak będziemy wyglądać. Kilka zmian na pewno będzie, natomiast jestem przekonany, że nie wpłynie to negatywnie na naszą jakość gry, bo naprawdę każdy od początku i przygotowań, i od początku tej rundy mocno pracuje i daje sygnały do tego, żeby pomóc i mam nadzieję, że tak będzie. Kto stanie w bramce? Xavier Dziekoński. Czyli Xavier dostaje szansę po tej przerwie spowodowanej kontuzją. On już jest rzeczywiście tak w pełni gotowy do tego, żeby bronić? No skoro decyduje się pan na nim. Tak. Naprawdę przepracował swoje, wiadomo, troszkę wypadł, natomiast największa obawa tutaj była troszeczkę do tego, czy będzie strach. Natomiast jeżeli zawodnik daje sygnały, upomina się i ciężko pracuje na treningach, i wkłada tą głowę naprawdę tam, gdzie nogi nie włożysz, to wiem, że jest gotowy i sobie poradzi. To znaczy, że Xavier na dobre wraca między słupki? Ty jesteś dobry. Nie, no czas pokaże, tak? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? Na razie mamy mecz jutrzejszy. Co będzie dalej? Zobaczymy po tym meczu. Panie trenerze, boisko w Białymstoku, to widzieliśmy, w jakim jest stanie. Na pewno utrudnienie, bo grać w piłkę ładnie tam się na pewno nie da. No na pewno nie jest jakieś tam idealne, tak? Bo wszyscy to widzieliśmy z góry, natomiast no mimo wszystko te mecze się odbywają i kilka niezłych rzeczy też tam się na tym boisku dzieje. Na pewno będzie takie same dla obu ekip i trzeba się do tego szybko zaadoptować, po prostu grać. Jesienią bardzo ciekawe widowisko z Jagiellonią stworzyliście na Suzuki Arenie. W Pucharze chyba aż tak nie będzie, no bo tutaj trzeba mieć więcej wyrachowania, bo ten margines błędu no nie istnieje, tak? Tak, natomiast ja myślę, że my musimy bardzo mocno wejść w mecz. Jeżeli analizujemy grę Jagiellonii, naprawdę te pierwsze minuty są mordercze, tak? Jest tempo naprawdę bardzo duże. Bardzo mocna próba dominacji przeciwnika, my na to nie możemy sobie pozwolić. Musimy być sobą i oczywiście swój sposób na ten mecz mamy. Pewnie personalne niektóre rozwiązania pewnie wam jutro wskażą na drogę, której będziemy szukać w tym meczu, ale na pewno nie pękniemy, jesteśmy przygotowani na twardy mecz i wiemy, o co gramy. To jest dla mnie najważniejsze. Widzi trener po chłopakach to taką pozytywną ekscytację, no bo to jednak Puchary Polski, ćwierćfinał, dwa kroki od Narodowego. No tak, no my przede wszystkim mieliśmy analizę tego meczu poprzednią z Legią, tak, i troszeczkę chłopaków zdziwiło to, że zacząłem tą analizę od słów bardzo fajnie jest być po wygranym meczu. Troszeczkę się zdziwili, natomiast mentalnie my ten mecz wygraliśmy, mimo tego, że był tylko remis, to wracać dwa razy do tego meczu i gonić i odnieść sobie nie było sukces, bo tak to traktujemy. Jesteśmy wygrani, mental jest dobry, oczywiście zmęczenie jest, bo ono musi być, ale jest pełen optymizm i chcemy zobaczyć, co jest za następnym zakrętem. Proszę jeszcze, czy ten mecz Jagiellonii teraz z Kielcami, to był taki dobry materiał, jak ewentualnie się przeciwstawić i jak zaskoczyć
czy raczej no, jednak sposób gry, jaki prezentuje Róg, nie ma się jak tutaj do zespołu, do zespołu karańskiego? No na pewno zawsze to jest jakaś wskazówka, tak? Sposób gry, w jaki grał Ruch. Natomiast Jagiellonia bez względu na to, jaką strukturą gra przeciwnik, ona stara się robić swoje rzeczy, stara się być powtarzalna. Także my mamy swój pomysł na ten mecz i jeżeli będziemy go realizować, to myślę, że możemy mieć powody do tego, żeby było dobrze. A jeszcze z uwagi na to, że Marta Ramak nie zagra w Lubinie, to jest szansa, że jutro od początku wyjdzie na mecz? No zobaczymy. To jest to pytanie, które odpowiadałem wcześniej. Naprawdę jest duże zmęczenie i tutaj naprawdę każda godzina będzie ważna. No wiemy, jaką wartość nam daje Martin i na pewno możliwość wystawienia go do gry to jest wartość dodana, także na pewno to biorę pod uwagę. Miłosz, tutaj trener dużo mówił o tych marzeniach, o tym, że chce zobaczyć, co jest za kolejnym zakrętem. Takie ciekawe porównania tej drogi waszej pucharowej i mówienie o niej, ale z drugiej strony, czy w głowach jednak nie tkwi wam, że cały czas zahaczacie o strefę spadkową w lidze i że ten puchar to jest trochę taki kwiatek do kożucha, nie do końca potrzebny, bo trzeba skupić się na tym, aby robić punkty w lidze. Nie, wydaje mi się, że każdy ma duże marzenia, każdy chce je spełniać. Puchar rządzi się swoimi prawami. My na pewno pojedziemy do Białegostoku, żeby po prostu przejść dalej. Każdy chciałby się w tym finale znaleźć. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji w lidze. Na pewno jest zmęczenie, ale wydaje mi się, że jutro zawodnicy, którzy będą przewidziani do gry, zostawią siłę maksa. Jesteśmy dobrze przygotowani, bo naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy w okresie przygotowawczym i wiem, że potrafimy biegać tak, jak biegaliśmy z Legią Warszawa teraz w niedzielę. Nie wiem, nie chcę mi się do końca wierzyć w to, że gdzieś tam jednak w głowach nie będzie tkwiło, że w niedzielę kolejny naprawdę bardzo ważny mecz ligowy w Lubinie z Zagłębiem i że nie jest tak, że wtedy tych 110% się jednak nie daje. No niejednokrotnie już powtarzałem, że odkąd trenerem jest trener Kuzera, to zawsze najbliższy mecz jest naszym jakby takim ostatnim meczem. Zawsze dajemy z siebie 100%. To, co będzie w niedzielę, będziemy się martwić w niedzielę. Jutro mamy bardzo ważny mecz dla nas, dla kibiców, bo tak jak mówię, każdy chce spełniać marzenie, każdy chce grać w europejskich pucharach, a przez wygranie Pucharu Polski możemy takie marzenie spełnić.